Powód, wokół którego ten dzisiejszy dzień, to spotkanie, ta wystawa, te zdjęcia mogły promieniować właśnie w miesiącu, który jest związany z Powstaniem Śląskim, niejednym. Myślę, że to jest bardzo ważna i powód absolutnie słuszny, aby wszystkie rozmowy czy wszystkie sprawy kierować właśnie w tym czasie majowym do czasu Powstań Śląskich, a więc roku 1919, 20 i 21. A dzisiejsza wystawa, wernisaż wystawy pod tytułem Kadeci w Powstaniach Śląskich, organizowanych jest w ramach drugich ogólnopolskich obchodów Święta Dnia Kadeta, szlakiem Orląt Opolskich, kadetów walczących i poległych na ziemi opolskiej podczas Powstań Śląskich. Poproszę o zabranie głosu pana prezesa Fundacji Orląt Opolskich, pana Mieczysława Kuleszyńskiego. Mamy tutaj prezentację tego, co już żeśmy zrobili w zeszłym roku. Udało nam się zorganizować te obchody. To były w zeszłym roku pierwsze obchody. Natomiast w tym roku jesteśmy w trakcie drugich ogólnopolskich obchodów Święta Dnia Kadeta. Mieliśmy już w marcu, 19 marca byliśmy w Krakowie. Tam przy grobie rodu Chodkiewiczów pochyliliśmy się nad żelazną trumną, gdzie pochowany został ten najmłodszy kadet, 16-letni, ostatni męski potomek rodu Chodkiewiczów, Karol Hieronim Chodkiewicz. I tutaj mamy prezentację. Był przez cały czas, od samego początku z nami pan redaktor Rogowski. I chciałem mu bardzo serdecznie podziękować, że był i że udokumentował, bo gdyby nie praca pana redaktora, to nie mielibyśmy tej pięknej wystawy, proszę Państwa. Także serdeczne dzięki za to wsparcie, panie redaktorze, i że pan swoim talentem dzieli się, prawda, i tu widzimy to, co prawda, to, co mamy. Bardzo serdecznie dziękuję za to. Moi pradziadkowie, rodzice Karolka, mieszkali w Warszawie. Na Nowym Świecie 53, Państwo tam widzą, tutaj tam jest między innymi taras, gdzie jest ślub moich dziadków, ale również tam jest pokazany między innymi ten salon biały, tam jest takie zdjęcie wewnątrz tego budynku. I proszę Państwa, moi pradziadkowie, jak dowiedzieli się o śmierci Karolka, to było 24 maja 1921 roku, na drugi dzień, katedra zaraz niedaleko, po prostu po raz pierwszy dali nam mszę w intencji właśnie poległego Karolka, ale również pozostałych kadetów. I proszę Państwa, tymi mszami, te msze były co roku robione, one były zawsze pierwszą niedzielę po 21 każdego roku były robione tymi mszami. No, w jakiś sposób próbowali wywrzeć, że tak powiem, gromadzić te rodziny, prawda, poległych kadetów, czy uczestniczących kadetów rannych, bo było 10, było ciężko rannych. Część była lżej rannych. No w każdym razie tych kadetów jednak trochę było, te rodziny się zjeżdżały do Warszawy i tymi mszami, tą manifestacją, w jaki sposób wpływać na władze ówczesne, głównie na marszałka Piłsudskiego, żeby jednak w jakiś sposób uhonorować tych chłopców. I marszałek Piłsudski właśnie w 1930 roku w końcu ustanowił to święto. I proszę Państwa, on nas związał, tą opolszczyznę naszą, historię tej opolszczyzny, związał właśnie z Polską już wtedy w 1930 roku. No coś zrobił dla nas. Ustanowił to święto, to jest nasze święto. Trzymaj, to święto wyrasta korzeniami z tej ziemi. Ci chłopcy tutaj byli. Proszę Państwa, tytuł wystawy może jest taki lekko mylący, ale tutaj chodzi o to głównie, że starałem się zdokumentować te dwa wydarzenia, które odbyły się do tej pory. I te wydarzenia były połączone z udziałem kadetów z Lysej Góry. Jest to bardzo, bardzo ciekawa historia. Jest to w ogóle elitarna szkoła, szkoła wojskowa. Kadeci ci kultywują tradycję II Rzeczpospolitej. I tutaj mamy właśnie, zresztą mundury mają takie, jak w II Rzeczpospolitej były. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że również kadeci byli w Polsce powojennej od 1945 roku do 1956, z tym, że to był korpus kadetów Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Była to troszkę odmienna formacja,
ale tam w tamtym korpusie powojennym zgromadzono tak zwanych tych bezpryzornych, to tych dzieci, synów pułku i dzieci, którzy stracili rodziców, i tam ich zgromadzono i jakoś po wojnie mogli dojść do formy. Ale wracając do samej wystawy. Wystawa dokumentuje wydarzenia, które się odbyły w Gogolinie. Tam była manifestacja na cmentarzu, na którym był pochowany między innymi kadet Chodkiewicz, i stamtąd był ekshumowany i dopiero przeniesiony na cmentarz rakowicki do Krakowa. Później była msza święta i uroczystości w Bazylice Świętej Anny, na Górze Świętej Anny. Następnie pod pomnikiem powstańców w Jasionej, tam gdzie poległ kadet Chodkiewicz, w okolicach tej miejscowości Jasiona. No i mamy drugą część, to jest ta część z Krakowa z 19 marca, z uroczystości na cmentarzu rakowickim i na wzgórzu wawelskim. To jest wszystko zdokumentowane, opisane. Szefem szkoły kadetów, tego liceum kadetów, jest ksiądz pułkownik Wesołowski. Jest to kapelan Biura Ochrony Rządu. W każdym razie bardzo ciekawa postać. Również inicjatywa zorganizowania tej szkoły wynikła ze strony biskupa polowego Wojska Polskiego. Tego, który po biskupie Głodziu Polski się nazywał, i on zginął w czasie katastrofy smoleńskiej. I okazuje się, że właśnie dyrektor liceum kadetów, ksiądz dr Wesołowski, leciał również do Smoleńska, tylko miał to szczęście, że leciał jakiem z dziennikarzami, bo zabrakło mu miejsca w tym samolocie prezydenckim, no i przeżył tą podróż. Także on tutaj jest na zdjęciu i będzie na tych spotkaniach, o których tutaj pan inżynier Kuleszyński mówił. No cóż tu mówić o zdjęciach? No zdjęcia są do oglądania, one same za siebie mówią, tym bardziej, że są bardzo ciekawe informacje pod tym. I zdjęcia są na dość przyzwoitym poziomie technicznym. Tutaj już zwracali uwagę niektórzy ludzie, którzy to oglądali, tą wystawę. I to jest właśnie zasługa Miejskiej Biblioteki, która i ludzi, którzy do tego się przełożyli i zrobili to z sercem, także można oglądać. Powiem państwu, że tych zdjęć było bardzo dużo. Gdzieś z ostatniej uroczystości tej krakowskiej, 19 marca, zrobiłem chyba ponad 80 zdjęć. Natomiast ubiegłoroczna uroczystość też była gdzieś około setki. No ale można było wybrać tyle zdjęć, ile tutaj się zmieści. No i pokazać, jest taki przekrój. Pani dyrektor między innymi pomogła wybrać obiektywnie te zdjęcia, także że można oglądać, jeżeli będą jakieś pytania, służę. Ja mam nadzieję, że będzie to już tradycja. Ja dziękuję panu Mieczysławowi, że mnie zaraził, nie wiem, ideą, wiedzą. Na pewno jestem bardziej bogata w tą wiedzę niż kilka miesięcy temu i jestem mu bardzo wdzięczna. Chciałabym oficjalnie, tak, otworzyć wystawę i poprosić, żeby to za rok, żeby była jeszcze większa, która skupiła jeszcze więcej osób i żeby informacja poszła do wszystkich mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, że mamy tu historię, tworzymy historię i musimy czuć ten kędzierzyńsko-kozielski klimat i kędzierzyńsko-kozielską historię. Dziękuję bardzo.